Dzień dobry. Dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek o odmianie pomidora z bajki o Smurfach. Odmiana Gargamel. Jeśli jesteś ciekawy tej odmiany, to zapraszam na odcinek. Odmianę Gargamel z ciekawości zakupiłem. Podobała mi się nazwa, podobało mi się na zdjęciu, że jest taki właśnie inny kolor. Taki trochę czarny. I posadziłem. Posadziłem go i w tunelu z poliwęglanu, i w gruncie. Różnica oczywiście jest znaczna w uprawie jednej i drugiej na korzyść tej w tunelu. No ale to było do przewidzenia. Zajrzyjmy może najpierw w gruncie, jak wygląda odmiana Gargamel. Jesteśmy w połowie września, słoneczne dni, jesteśmy na Śląsku, połowa września 2021 roku. Zobaczymy, jak Gargamel rośnie w gruncie. Są takie odmiany, które możecie pomylić z Gargamelem, ale to nie jest Gargamel. Tutaj te ciemne. Na pewno nie Gargamel. Tu jest Pink Siberian Tiger, ale mamy tutaj Gargamela. Zobaczcie, Gargamel i Gargamel. Jak rośnie w gruncie? Powiem, że źle. Nie tak ciekawie. Jest jeden pęd poobrywany. Zostały dwa pomidorki. Drugi krzaczek, który poszedł na dwa pędy, ma tych owoców tu około 10, ale też kiepsko. Owoce tutaj, zobaczcie, pękają, ale się tak wybarwiają na taki pomarańczowy kolor, taki brzoskwiniowy. U góry czarny, a tutaj brzoskwiniowy. I to już jest prawie dojrzały owoc. Ale zobaczcie, ma takie popękania. I w gruncie rośnie tak sobie. Jak trochę większość odmian pomidorów w gruncie w tym roku. Trochę słabo. Ale zobaczmy, jak rośnie w tunelu. Widać już przez ten poliwęglan mnogość owoców. Praktycznie by trzeba było się przenieść z uprawą pomidorów tylko pod osłony. Zobaczcie, jak pięknie wygląda tunel. Usunąłem oczywiście już trzy krzaki, bo jeden był zarażony, czy dwa. O tej odmianie też mówiłem. Marzano 3. Już usunąłem te dwa krzaki. Jeden krzak mi się chyba złamał i skończyły się owoce. Po zrywaniu to nie było go sensu trzymać. Ale zobaczmy, jak rośnie Gargamel w tunelu. Tak jak na zdjęciu mogliście zobaczyć w miniaturce, ile owoców. I teraz jesteśmy. I prowadzony jest na jeden pęd, tak? Idziemy, zobaczcie. Już były grona. Już pozrywanych wiele owoców. Tutaj dla przykładu już taki dojrzały zerwałem. Jak wygląda dojrzały owoc Gargamela. Nie wiem, czy będzie oświetlenie lepsze. Jest taki tutaj czarny na samym, tutaj przy samej szypułce, taki czarnawy. Przechodzi w taki burgund fioletowy do takiego pomarańczowo-żółtego. On już jest miękki, zobaczcie, się ugina. I ma bardzo fajny smak. Owoce są takie około 80-100 gramowe. Może czasami się zdarzy mniejsze. Ale naprawdę jest taki ciekawy. Po przekrojeniu bardzo fajny. W smaku też pomidorowy, z taką nutą śliwkową chyba. Tak bym to określił. Policzmy, ile ma owoców. Jeszcze teraz, w połowie września. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutaj 7, 8, 9, 10, 11, 12, tych maleńkich nie liczę, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 owoców w połowie września, około 3 kg. Oczywiście, jeśli są, jeszcze są twarde, one jak są niedojrzałe, to widzicie, zobaczcie, są takie zielone od spodu, u góry fioletowe. Bardziej na fioletowe niż czarne, tak bym to określił. Odmiana dość wysoka, czyli też powinna być sadzona w środku tunelu, a nie pod tym skosem. Trochę za mało miejsca. Warto byłoby wybrać taką szklarnię, która ma 2,5 metra wysokości. Te 2 metry ciut za nisko do uprawy pomidorów takich odmian,
które ja tutaj mam. Jak macie niższe odmiany, to też Wam wystarczy ta 2,10 m. Odmiana Gargamel bardzo, bardzo fajna. I tak jak Wam obiecałem, nagrałem Wam odcinek o śmiesznie brzmiącej nazwie pomidora od tej odmianie Gargamel, więc spełniam Wasze życzenia zgodnie z komentarzami. Żeby podsumować uprawę tej odmiany, muszę Wam powiedzieć, że zerwałem już około 30 pomidorów, 30 owoców z tego krzaka, więc licząc, że jeszcze jest 30, jeśli uda im się dojrzeć, to mamy 60 pomidorów po około 80 do 100 gramów. No to mamy między 4,8 a 6 kg ciekawej odmiany, którą każdy, który jej nie widział i nie jadł, będzie chciał skosztować, więc super jako upominek, jako prezent, jako poczęstowanie nawet sąsiada, który uprawia pomidory, to myślę, że takiej odmiany mógł nie mieć. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.